Siemano, z tej strony Darcio, witam was w pierwszym epizodzie nowej seryjki na tym wybitnym kanale, w której to będę dla was omawiał chaptery JoJolands. Odcinki będę wypuszczał co miesiąc, czyli z każdym kolejnym chapterem. I mam nadzieję, że będziecie towarzyszyć mi w tej kuriozalnej przygodzie. Możecie też po obejrzeniu pisać swoje zastrzeżenia co do tego odcinka, ponieważ nagrywam takie coś pierwszy raz i w sumie nie wiem, jak mi to wyjdzie. Ale dobra, już bez dalszego przedłużania, lecimy z filmem. Na samym starcie chciałem porozmawiać o niby takich małych rzeczach, ale jednak cieszących oko. Na pewno jedną z takich rzeczy jest długość chapterów wynosząca ponad 69 stron. Araki, ty śmieszku. Jest to do tej pory najdłuższy chapter mangi JoJo w historii. Drugą rzeczą jest natomiast okładka, na której widzimy najważniejsze standy z poprzednich partów. Tak jak na przykład Soft and Wetto, Zawardo, czy nawet Killa Queen. Nawet Whitesnake się tu zmieścił. Niby drobna sentymentalna rzecz, a jednak tak bardzo cieszy oko. Zwłaszcza, że zostały one narysowane w tym nowym stylu Arakiego. Pora chyba na najważniejszy segment odcinka, czyli oczywiście omówienie fabuły rozdziału. Na początku dostajemy krótki wstęp do historii wprowadzający nam postać głównego protagonisty, którym jest JoJo Joestar, wnuk Josepha oraz Suzuki. Dowiadujemy się, że akcja rozgrywa się na Hawajach, gdzie to już na wstępie para policjantów zatrzymuje samochód, którego kierowcy, cytuję, jechali niepewnie. Oczywiście w pick-upie siedzi JoJo wraz ze swoim JoBro, a może powinien powiedzieć Josis? Nieważne, każdy wie, o co chodzi. Jest nim Dragon Joestar. I tak, spokojnie, ja też myślałem, że jest kobietą. Protagoniści zaczynają zastanawiać się nad powodem zatrzymania, snując teorię, że może za bardzo byli podekscytowani słuchaniem Dua Lipy. Jakby ktoś nie wiedział, jest to taka brytyjska piosenkarka popowa. Niestety, dobry humor bohaterów nie bawi za bardzo policjantów, który pyta o wiek nastolatków. Na co oni odpowiadają, że Dragon jest pełnoletni, natomiast JoJo ma dopiero 15 lat. Policjant oskarża ich o kradzież pick-upa, natomiast Dragon ripostuje go, mówiąc, że żeby ten się odsunął, bo może być chory na COVID-a. Swoją drogą doszliśmy do takiego momentu, gdzie koronawirus jest dosłownie JoJo referencem. To jest niesamowite. Oczywiście zirytowany policjant nie mógł zareagować inaczej niż wywalając Dragona z jego własnego pojazdu. Po czym oskarża go o posiadanie narkotyków. Rozpoczyna przeszukiwanie i... O mój Boże! Szkoda, że ten policjant nie wiedział tego, co my. Odkrywa on, że Dragon pomimo bardzo damskiego wyglądu jest tak naprawdę mężczyzną, co jak sam opisał, jeszcze bardziej go podnieciło. W akcie agresji, JoJo wychodzi z pojazdu, grożąc policjantowi zabiciem, jeśli ten nie puści Dragona. I po raz pierwszy w tym parcie dostajemy oficjalny wgląd w zdolności standa JoJo. Krople deszczu upadają na policjantów, dociskając ich do ziemi. I kiedy drugi policjant chciał strzelić do JoJo, to Dragon używa swojego standa, aby obrócić gałki oczne policjanta tak, aby ten miał zeza i nie trafił. Gdy obaj funkcjonariusze leżą na ziemi, JoJo bezustannie kopie ich i gdyby nie Dragon, to najprawdopodobniej zostaliby oni zabici. Po spaleniu kamer w mundurach policjantów i zmianie rejestracji pojazdu, ruszają do siedziby swojego gangu, w której pracują jako przemytnicy narkotyków. Po dotarciu na miejsce są chwaleni przez wspólników za dobre wyniki oraz zapytani o incydent z policją, na co odpowiadają, że nie wiedzą, o czym mówi. Następnie dzwonią po Ubera i wracają do domciu na kawusie. JoJo opowiada w drodze o swojej matce, Barbarze Joestar, którą niezwykle mocno kocha, co możemy wywnioskować po tym, że wraz z Dragonem chronią ją dosłownie w drodze do roboty. Co do Dragona, to mamy wyjaśnione, że interesuje się on stylem bardziej przystosowanym dla płci przeciwnej. Mamy również wyjaśnione, że obrzęk jego klatki piersiowej jest powodem zastrzyków kosmetycznych. Przedstawione zostaje nam drzewo genealogiczne rodziny Joestarów z tej linii, dzięki czemu dowiadujemy się, że Barbara jest córką Josepha. W późniejszych scenach poznajemy trochę nastawienie JoJo do szkoły, który jak sam opisuje nie jest dla niego czymś, co lubi, a bardziej traktuje to jako mechanizm, który jest mu potrzebny po prostu do życia. Zostaje nam również przybliżone backstory protagonisty, który w wieku 11 lat został wciągnięty do gangu przez swojego sąsiada. To już jest kuriozalne, naprawdę. Losowy sąsiad z ulicy zaprasza cię do gangu. Dragon wraz z JoJo zostają wezwani przez swoją szefową, która jest jednocześnie dyrektorką szkoły, do której uczęszczają, a także właścicielką butiku Ikoiko. Dostają oni misję zdobycia 24-karatowego diamenta, który obecnie jest trzymywany w willi na Hawajach. Meryl May, bo tak nazywa się ich szefowa, wysyła czteroosobową drużynę składającą się z właśnie JoJo, Dragona oraz Paco Lovelantesa, 19-latka, któremu stary w dzieciństwie odgryzł ucho. Nie pytajcie. Oraz chłopaka, któremu JoJo sprzedał rano narkotyki. Najzwyklejszy dzień w JoJo.
Chapter kończy się ujawnieniem nazw standów bohaterów. Jojo posiada standa o nazwie November Rain, Dragon Smooth Operator oraz Paco The Hustle. Ogólnie przyszła pora na segment, w którym pogadam sobie trochę o moich spostrzeżeniach dotyczących tego chapteru. Po pierwsze, scena z policjantami jest jawnym nawiązaniem do drugiego partu, gdzie to historia potoczyła się podobnie. Po drugie, postać Jojo jest odbiciem Giorno Giovanni. Również posiada 15 lat, jest członkiem gangu. Co do standów, to naprawdę byłem ciekawy, jakie umiejętności posiądzie główny antagonista. I myślę, że pójście w takiego trochę weather reporta nie jest złe, aczkolwiek czuję taki leciutki niedosyt. W ogóle myślałem pewnie zresztą jak większość z was, że głównym protagonistą będzie Joseph Joestar, także naprawdę jestem zdziwiony takim obrotem spraw. Jeszcze tak na koniec, jakby ktoś nie zrozumiał sposobu myślenia Jojo, to traktuje on swoją pracę jako mechanizm w sensie pracy, bo dzięki szkole jest on w stanie zarabiać pieniądze, no bo wiadomo, sprzedaje narkotyki uczniom. Ostatecznie postanowiłem, że zawsze na koniec omówienia będę dany chapter oceniał w skali od 1 do 10. Dzisiejszy pierwszy chapter z dumą oraz szacunkiem do Arakiego, nieśmiertelnego bytu żywego. Oceniam ten potężny pierwszy chapter na potężne 9 na 10. Jest to naprawdę dobry chapter mangi, który zawiera naprawdę multum informacji. I jestem dumny, że takie coś wyszło. Czekam na kolejny. A dzisiaj to by było tyle. Widzimy się niedługo. Nie zapomnijcie napisać mi swojej opinii na temat tego chaptera w komentarzu. A ja się z wami żegnam. Widzimy się niedługo. Bye.